Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Testerki Szczęścia, z tej strony Kaprylda. Tak wypadło, że fajnie by było się z Wami przywitać, przedstawić. Będziemy miały też z Beksalalą wspólną audycję, natomiast no tak jakoś nam wyszło, że każda również przeprowadziła, bo ja w tym momencie przeprowadzam swój monolog. I wiecie co, tak sobie pomyślałam w tym momencie, o czym by nagrać ten mój monolog, zapoznanie się z Wami. I stwierdziłam, że może porozmawiamy sobie, w zasadzie to ja będę dzisiaj mówić, tak? Więc może tak, zastanowimy się nad tym, czym właściwie jest to szczęście, którego szukamy. Szczęście, na które szukamy jakiegoś złotego środka, sposobu, sprawdzamy, co takiego jest, czy w ogóle jest coś takiego, co pomoże nam osiągnąć ten stan szczęścia. No ale żeby osiągnąć to coś, no to chyba wypadałoby najpierw wiedzieć, zastanowić się nad tym, czym jest w zasadzie to, czego my szukamy, no bo jak człowiek nie wie, czego szuka, to w jaki sposób w ogóle ma to znaleźć. I tak prawdopodobnie będzie to raczej próba zastanowienia się nad tym, jakieś moje dumanie, bo myślę, że nie dam jasnej odpowiedzi na pytanie, czym jest szczęście. Ponieważ myślę, że definicji szczęścia jest tyle, ile jest ludzi na świecie. I dla każdego człowieka szczęście będzie czymś zupełnie innym niż dla osoby będącej, nie wiem, po drugiej stronie kuli ziemskiej na przykład. No cóż, no to od czego by tu zacząć? Szczęście. Co to może być? To może być. W tym momencie przychodzi mi do głowy coś takiego, co kiedyś było moim konikiem. No może nie było moim konikiem, ale sposobem na odstresowanie się, na wyłączenie myślenia. Mam na myśli gry komputerowe. Och, to też tutaj są zwolennicy gier, przeciwnicy. Ja myślę, że wszystko jest dla ludzi oczywiście i jeżeli jest w tym jakiś umiar, to na pewno gry komputerowe też mają swoje dobre strony. U mnie na przykład bardzo pomagało mi granie w łamigłówki, gry logiczne, tak zwane gry point and click, wyszukiwanie ukrytych obiektów. To tak mój mózg był tak skupiony wtedy na myśleniu logicznym, na rozwiązywaniu tych łamigłówek, że na chwilę zapominałam o wszystkich problemach, które zajmowały moją głowę. I powiedzmy, bardziej włączona była lewa półkula, a prawa mogła sobie odpocząć. I nie mieliła na okrągło jakichś wiadomości, domysłów moich. Pewnie wiecie, jak to jest. Siedzicie i myślicie, a dlaczego to mnie spotkało? A dlaczego ktoś się tak zachował? A dlaczego ja tego nie zrobiłam? Przecież mogłam inaczej w ogóle postąpić, nie? I człowiek tak siedzi i analizuje. I akurat te gry pomagały mi na chwilę zapomnieć o tym wszystkim. I dlaczego poruszyłam temat gier? Jeżeli ktoś jest wtajemniczony w świat gier, oczywiście są różne rodzaje gier. Jeżeli ktoś jest wtajemniczony, no to będzie wiedział, o co mi chodzi. Natomiast dla tych mniej wtajemniczonych powiem, że często w grach jest coś takiego, że gra się jakąś postacią i ta postać ma tak zwany pasek życia na przykład.
Może ktoś kojarzy Sim, gdzie ten Sim, czyli człowieczek, którym graliśmy, miał kilka takich pasków, bo powiedzmy był pasek, powiedzmy to chodziło o poziom tak jakby zadowolenia tego człowieczka, o poziom siły, to jak był wyspany, najedzony, jakieś potrzeby fizjologiczne, czy były zaspokojone i to było po prostu, gra nam komunikowała tak jakby potrzeby tej postaci, którą my graliśmy, właśnie za pomocą takich pasków. To wygląda na różne sposoby. Powiedzmy, na początku pasek może być zielony, im powiedzmy bardziej coś się wyczerpuje, to on zaczyna się robić czerwony, czy na przykład może być pasek życia, powiedzmy, gdzie to są gry, gdzie z kimś się bijemy, nie? I dostajemy tyle ciosów, że ten pasek życia z zielonego zaczyna się robić za chwilę pomarańczowy, aż w końcu czerwony, a później całkiem znika, no i game over, jak to mówią. I tak właśnie się dlatego poruszyłam ten temat, bo zastanawiam się, czy to jest właśnie to szczęście, że te nasze wszystkie paski życia, expa, mana, nie chodzi o many, mana to jest w pewnych grach coś jakby, nie wiem, energia magiczna taka, jak mamy dużo many, czyli tej energii, kurczę, magii takiej, no to możemy wtedy, nie wiem, rzucać uroki, jakieś czary odstawiać. No w sumie też można by podciągnąć, bo pewnie każdy z nas chciałby mieć taki słoiczek many, zawsze wypełniony po brzegi i żeby kiedy tylko zapragniemy, to żebyśmy mogli spełnić wszystkie nasze życzenia. Może na tym polega szczęście. Może szczęście polega na tym, że mamy pełny słoiczek many, wszystkie paski życia, potrzeb, expa, doświadczenia, etc. Wszystkie są zielone i w ogóle nie schodzą całkiem, stan jest po prostu cały czas na maksa, nie? Może to jest właśnie może szczęście, że jak nam dobija to wszystko na maksa, to wtedy jesteśmy szczęśliwi. No właśnie, i tutaj jeżeli ktoś gra właśnie, czy tam grywał w gry, to gry mają to do siebie, że no trzeba włożyć jakiś wysiłek przeważnie, żeby ukończyć jakiś poziom. Czyli no nie wiem, zdobyć jakieś doświadczenie w grze, nazbierać monet, no tam przeróżne rzeczy są tutaj dostępne, że tak powiem. Tak, i właśnie czy to jest, jest przychodzi pewien moment, że człowiek chciałby sobie ułatwić tą grę i dzięki temu jest coś takiego jak gry zhakowane bodajże, albo jakieś kody do gier, jak na przykład w tych już wspomnianych przeze mnie Simach, gdzie wpisujemy kod do gry i nagle na naszym koncie, powiedzmy, pojawia się bardzo duża suma, albo po prostu mamy no w ogóle bez ograniczenia możemy wydawać kasę. No i to jest fajne, bo możemy, kurczę, urządzić sobie dom, willę, jaką byśmy chcieli. Czy powiedzmy, nie wiem, przejść wszystkie plansze w gry bez problemu. Jak ktoś mówi, z palcem w nosie. Po prostu zdobywać wszystkie trofea i wszystkie możliwe osiągnięcia. No to jest fajne na początku. No ale z czasem to się zaczyna nudzić. Przynajmniej mi. Myślę, że wiele ludzi coś takiego dotyka, że taka stagnacja, nie wiem, czy jak coś cały czas wszystko dobrze idzie, to popadamy w taką rutynę, spoczywamy na laurach i znowu jesteśmy nieszczęśliwi. No i teraz tak się zastanawiam, czy w tym momencie nasze szczęście jest, powiedzmy, zależne od tego, że ten pasek czasem jednak musi troszeczkę zabarwić się na pomarańczowo albo na czerwono, po to, żeby nam się nie znudziło,
i później dobijemy sobie znowu na maksa i znowu poczujemy się fajnie. I to jest taki, kurczę, niekończący się cykl. W sumie przypomina mi się tutaj, nie bardzo bym chciała nawiązywać do religii, ponieważ to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Natomiast przychodzi mi tutaj na myśl z Biblii właśnie te błogosławieństwa. I to w jakiś sposób tam jest, powiedzmy, interpretowane, ale tak sobie ostatnio pomyślałam, że to jest tak, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni zostaną pocieszeni. I takie oświecenie nastąpiło u mnie, że no właśnie, a może chodzi o to, że człowiek najpierw musi tak być sponiewierany i tak utrudzony i doświadczyć wszystkich trudów i wszelkiego zła, żeby zobaczył, że to jest złe, i wtedy jak doświadczy czegoś przeciwnego, czyli do tego pocieszenia, wiadomo, jakiejś pomyślności, czegoś dobrego, to on wtedy zobaczy, o, to jest fajniejsze, ja to chcę, ja to rozpoznaję, to jest dobre, tam to było złe, tak, tamtego posmakowałem, mi nie smakowało, więc teraz już wiem, co jest dla mnie dobre, więc teraz wybieram to. Może o to chodzi? Nie wiem. A może to szczęście to jest to, co myśli wiele osób, że to jest, no, może stan posiadania, że kiedy będziemy mieli wreszcie tyle pieniędzy, że będzie nas na wszystko stać. No, może już niektórzy mają, kurczę, ja tu tak gadam i może jest im dobrze. No właśnie, może nie ma co tutaj generalizować, bo my wszyscy właśnie jesteśmy różni i jak już wspomniałam wcześniej, to co nam się może wydawać, że oj, mi pieniądze to szczęścia nie dadzą, bo to czegoś więcej mi w życiu potrzeba, nie? A ktoś inny może akurat zrobi interes życia i będzie szczęśliwy. No tego też nie wykluczamy, nie? Bo każdy jest inny, dokładnie. No ale cóż, to a propos posiadania, no to może nie chodzi tylko o pieniądze, no bo wiadomo, ktoś kupi sobie wymarzony samochód i będzie szczęśliwy, ktoś, nie wiem, zbuduje dom wreszcie i będzie miał swój kąt, miejsce na ziemi, ktoś inny na przykład może podróżować po świecie i to będzie mu przynosiło wielką radość i będzie czuł się wolny, właśnie. To jest tak wiele rzeczy jest definiowanych jako szczęście, że naprawdę ciężko z tego wyłowić jakąś taką esencję, taki rdzeń tego szczęścia, bo nie wiem, czy rzeczywiście właśnie, no mówią, że to takie bywa czasem złudne, bo biznes można stracić, dom również można stracić, nie wiem, nie życzę nikomu na przykład w pożarze, można, nie wiem, ktoś chce mieć przyjaciół też można stracić, niestety często i ludzie, wiadomo, bliscy, rodzina, to wszystko daje nam szczęście, ale czasami przychodzą tragedie, gdzie nagle rodzina na przykład staje się niepełna i tego szczęścia nagle zaczyna brakować. No to są bardzo trudne sprawy. Myślę, że raczej nie daje nam szczęścia to, powiedzmy, nie jest szczęściem coś, co po prostu jest dzisiaj jest, a jutro tego może nie być, bo kto, nawet nasze pasje, można by powiedzieć, są czymś, co, tak jak w moim przypadku, od pewnego czasu, nie wiem, z czym to jest związane, może to jest związane z nadmiarem pracy, z przemęczeniem, ale powiedzmy już te moje pasje jakoś nie dają mi tyle satysfakcji. Być może to, powiedzmy, życie w tym momencie mnie zjadło. No i można powiedzieć, że och, byłam taka szczęśliwa,
bo muzyka była moim przyjacielem, bo potrafiłam, nie wiem, widzieć głębszy sens gdzieś w zachodzie słońca i tak dalej, i mogłam tworzyć i powiedzmy zamykać się w pokoju i godzinami sama ze sobą przebywać i było, kurczę, super. Super. I nagle gdzieś mi to, nie wiem, zgubiłam gdzieś to po drodze. I nie, czy mam powiedzieć w tym momencie, że to jednak nie, to coś nie do końca dawało mi szczęście? Właśnie, podobno szczęście to stan ducha. Są ludzie, którzy twierdzą, że chodzi o to, żeby być szczęśliwym bez względu na to właśnie, czy się coś posiada, czy się czegoś nie posiada, czy jest się zdrowym, czy jest się chorym. Właśnie, no może rzeczywiście, może gdzieś tutaj ta droga prowadzi, bo rzeczywiście można spotkać ludzi, którzy mają wszystko. Och, daleko szukać, popatrzeć na te gwiazdy Hollywood, które na okładkach wyglądają pięknie, w filmach super się prezentują, a jak się poczyta brukowce, chociaż tego nie robię, ale wiem, o co chodzi. No w każdym razie nagle do życia publicznego przekazywane są informacje, że ta idealna hollywoodzka para nagle się rozwodzi. Nie wiadomo dlaczego, przecież oni byli taką idealną parą. No a jednak coś było nie tak. I czego tam zabrakło? Czego zabrakło do tego szczęścia? Właśnie. No jednak, jak się okazuje, temat nie jest taki prosty. Bo jak tu zdefiniować to szczęście? Czyli już mamy trop, że to może być jakiś stan, że to może stan ducha. No tak, ale w takim razie jak uzyskać ten stan? Właśnie, jaka droga prowadzi do tego stanu, bo gdyby to było wszystko takie proste, to nie byłoby dzisiaj psychologii, coachingu, rozwoju osobistego, motywacji i tak dalej. A może szczęście to wolność? Są pewne filozofie czy religie, które właśnie dążą do tego, żeby być wolnym i widzą szczęście w wolności. No właśnie, a może szczęście nie da się tak zdefiniować, ująć w regułkę, może to jest jakiś zbiór pewnych stanów, pewnych rzeczy. Nie wiem, może szczęście zależy też od okoliczności, w jakich się znajdujemy, nie wiem. No powiedzmy, jeszcze kilka lat temu, kiedy nie byłam zadowolona z warunków, w jakich pracuję, z zakładu pracy, no było mi wtedy bardzo źle. No i nie wytrzymałam i odeszłam. No to było rzeczywiście dla mnie wielkim szczęściem, natomiast nie żałuję tego, bo naprawdę moje życie bardzo się zmieniło. Przede wszystkim poznałam Beksalale, naszą koleżankę, która miejmy nadzieję też do nas dołączy. Jeszcze się dowiemy, jak się nazywa. No ale miejmy nadzieję, że uda nam się w większej grupie nagrywać dla Was podcasty. No i właśnie, i wracając teraz do sedna sprawy. Wtedy coś innego było dla mnie powodem do szczęścia. W tym momencie, chociaż ciężko pracuję na mój sukces i też ponoszę konsekwencje moich wyborów, tego co wtedy właśnie zrobiłam, no i później też następstwa, bo w końcu rzucając pracę musiałam coś zrobić, więc stwierdziłam, że założę własną działalność. Och, już z takim stażem pracy, z doświadczeniem, no to będzie fajnie. A tutaj każdy, kto prowadził czy prowadzi działalność gospodarczą w naszym kraju, no to będzie wiedział, jak jest fajnie. No cóż, no nie jest lekko i na przykład w tym momencie bym była szczęśliwa, gdybym mogła, nie wiem, przez tydzień wyspać się na przykład
Albo nie myśleć, odbierać telefonów, albo nie myśleć, nie kombinować, co tu zrobić, żeby pozyskać więcej klientów. Właśnie, więc w tym momencie to moje szczęście gdzieś tutaj, kurczę, troszeczkę się przewartościowało, mam wrażenie. Tak, i to jest naprawdę ciężka sprawa, żeby takie wziąć pod lupę to szczęście i powiedzieć, przyjrzeć się i stwierdzić, no co to jest właściwie za stworzenie, co to jest za organizm. Tak, są osoby, które szczęście widzą w drugim człowieku i nie wyobrażają sobie życia bez drugiej osoby obok siebie. No, jest to piękne na pewno. Miłość, przyjaźń, te wszystkie takie wzniosłe uczucia, to wszystko nam jest potrzebne, tylko no, czasem różnie bywa. Czasem różnie bywa. Życie potrafi przekreślić nasze plany i czasem to nasze szczęście po prostu odchodzi, chociaż bardzo chciałoby przy nas być. Więc nie wiem, czy to nasze szczęście da się jakoś zmierzyć w ogóle? To jest zaszufladkować? No i teraz troszeczkę nie wiem, czy nie wpadłam w pułapkę, ponieważ my jako gatunek ludzki mamy właśnie tendencję do osądzania, oceniania, szufladkowania. No i może to są jakieś ramy, które po prostu w tym momencie przeszkadzają mi w znalezieniu tego szczęścia. No bo my w zasadzie szczęście właśnie kojarzymy z jakimiś tam konkretnymi emocjami, z radością chociażby właśnie, z jakimś takim poczuciem spełnienia, obfitości właśnie. Tak, tak. No tylko właśnie to gdzieś mi tu coś zgrzyta, że taki stan to mało kiedy w życiu po prostu utrzymuje się cały czas. Cały czas. I no może rzeczywiście to jest jakaś cykliczność właśnie, czy powiedzmy jakaś musi być równowaga, że no troszkę musimy pocierpieć, żeby później to szczęście nas cieszyło, że powiedzmy, nie wiem, zrobić sobie jakiś tam post od tych wszystkich hormonów szczęścia i za jakiś czas jak sobie tam damy jakąś dawkę fajnych doznań, no to wtedy oj, rzeczywiście to nam przyniesie radość. Może tak, a może szczęście to po prostu no właśnie ta równowaga w mózgu, równowaga chemii. No tak, ale nie każdy posiada tą równowagę i to w tym momencie, no cóż, no są leki powiedzmy, ale sama osobiście nie zażywałam leków, chociaż byłam namawiana, ale dlaczego się przed tym bronię, bo widzę osoby, które powiedzmy zaczynają brać te leki i później już nie mogą bez nich funkcjonować, albo też się uzależniają i te leki powiedzmy przez chwilę działają i no później już trzeba czegoś mocniejszego szukać. I też mam wrażenie, że właśnie to no to gdzieś właśnie to nasze, może nie tyle szczęście, co samo odbieranie, definiowanie szczęścia tak wygląda, że jest przez chwilę fajnie, a później albo to nie działa, albo jak czegoś nam zabraknie, to nagle jak tych leków, prawda, to kurczę, to człowiek nie potrafi funkcjonować. No, albo powiedzmy, już tak jak się tak nachapie tego wszystkiego, powiedzmy, zachłyśnie się tym szczęściem, i później melancholia człowieka dopada, bo co tu traci się sens życia? Może człowieczek rzeczywiście jest takim niewolnikiem, który po prostu jak ciągle coś robi, coś tyra, to wtedy będzie szczęśliwy, bo to jest jego przeznaczenie. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ze szczęściem wiązać jakieś uczucia? Właśnie tą radość. Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo
Widocznie jest to taki temat tak, prawdopodobnie to jest temat albo tak rozległy, albo tak banalnie prosty, że właśnie to jest zbyt proste, żeby do nas, do mojego mózgu docierało, że tak, to jest szczęście. Tylko tyle? No właśnie, to może spróbujemy podążyć tym tropem. Przychodzi mi teraz do głowy to, co kiedyś właśnie zrobiłam. No bo ja kiedyś troszeczkę rozwojem osób, trochę, ojeju, tam byłam zachłyśnięta trochę, trochę rozwojem osobistym. I właśnie ja pamiętam, że moje życie zmieniło się w momencie, kiedy pod wpływem jakichś tam myśli z rozwoju osobistego ja nagle zaczęłam wierzyć w to, że mam szczęście. Zmieniłam swój punkt widzenia, podejście i rzeczywiście zaczęłam znajdować szczęście, które gdzieś tam przewijało się ciągle w moim życiu i nagle właśnie okazało się, że to szczęście było, tylko ja się skupiałam na tych nieszczęściach wszystkich. No właśnie, może szczęście to jest po prostu sam punkt widzenia. Może to jest właśnie takie proste, może wystarczy zmienić punkt widzenia i po prostu cieszyć się każdym dniem. Tak, wszystkie filozofie, większość filozofii o tym mówi. Tylko skoro to jest takie proste, to dlaczego mi nie wychodzi? I podejrzewam większości osób, którzy, nie wiem, spróbują rozwoju osobistego, czy powiedzmy jakiejś tam filozofii i w pewnym momencie hip, hip, hura, tak, oświecenie, to jest to, tak, tak, to jest to. Ja w to wchodzę. No, no tak. Dzień, dwa ekscytacji, a później no jakoś to nie działa. No. Więc cóż to jest? Pytanie moje, czy szczęście w ogóle istnieje? Czy szczęście istnieje? Albo przynajmniej to szczęście, do którego, ten stan, do którego my jako ludzie dążymy, czyli szczęście takie absolutne. No nie mówię powiedzmy o jakimś życiu pozagrobowym, mówię o tym, co się dzieje teraz w chwili, kiedy chodzimy po ziemi. No właśnie, może my za wiele oczekujemy od tego szczęścia. Może my mamy takie wyobrażenie szczęścia, jak to w tych bajkach, i żyli długo i szczęśliwie. No właśnie. Może mamy fałszywy obraz szczęścia. Może problemem jest to, że my szukamy czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Tak jak ten kamień filozoficzny albo smok. Tak kiedyś czytałam takie porównanie właśnie człowieka, który myśli prawą półkulą z człowiekiem, który myśli lewą półkulą. No więc zrobiono taki eksperyment, gdzie kazano zdefiniować tym osobom, co to jest smok. No więc prawopółkulowiec zaczął opisywać, że smok to tam ma łuski, ogon, skrzydła, zieje ogniem i tak dalej, nie? No, fajnie, nie? Natomiast no, to samo pytanie zadano lewopółkulowcowi, jeśli dobrze powiedziałam. A on powiedział krótko. To jest coś, co nie istnieje. Może szczęście nie istnieje. Może. No bo w tym momencie, gdyby rzeczywiście, gdyby to była prawda, że szczęście takie, jakie my mamy o wyobrażenie o szczęściu, że nie istnieje, no to by było takie, kurczę, nie wiem, gdzieś gonienie za motylami, nie wiem, porywanie się z motyką na słońce albo walka z wiatrakami. Więc jak to jest?
I właśnie dlatego ja w tym momencie zastanawiam się, co to jest szczęście. Czy ja w dobrym kierunku tutaj biegnę, szukam, rozglądam się po okolicy, no hop, hop, szczęście, gdzie ty jesteś? Może nie odpowie, bo to nie istnieje. Może to, czego my szukamy, to jest jakimś innym rodzajem szczęścia. I właśnie i idąc tym tropem, to tak sobie myślę, no cóż, a może to nasze życie nie jest takie okrutne. Czasem bywa, ale właśnie my widzimy tylko to, co jest złe. I wtedy cały czas płaczemy. Nasze oczy są cały czas załzawione i nie widzimy tego, co się dzieje wokół. I nie widzimy tego, jak nasze życie nas kocha, jest w nas zakochane i każdego dnia daje nam tyle okazji, tyle wspaniałych rzeczy. Gdzieś tam rozrzuca nam jakieś drobinki tego szczęścia, a my ich w ogóle nie widzimy, bo mamy oczy pełne łez i nie potrafimy się z tego cieszyć. A może właśnie o to chodzi? Może o to chodzi, żeby każdego dnia właśnie zobaczyć to, co nam dobrego to nasze życie daje i żeby to po prostu przyjąć. Może. Może o to chodzi? I po co te wszystkie sposoby na szczęście? Po co to testowanie? Po co szukanie drogi? Może to też jest potrzebne, bo może coś jest potrzebne po to, żeby osuszyć te nasze oczy z łez, które nam przesłaniają to, co każdego dnia, co wspaniałego nas spotyka. A my tego nie widzimy. Może nasze szczęście właśnie polega na tym, że ono jest. Może inaczej to ujmę. Może nie musimy szukać daleko. Może nie. Może wystarczy właśnie zbierać te okruszki szczęścia każdego dnia. Może. I cieszyć się tymi prezentami od życia. No i może właśnie wystarczy ta wdzięczność do naszego życia, ponieważ no, pomimo, że w życiu są ciężkie chwile, to jednak się przeplatają z tymi dobrymi. I właśnie dowcip polega na tym, żeby nie zwracać uwagi na te złe rzeczy, a właśnie skupić się na tych dobrych. Może. Może szczęście to umiejętność właśnie dostrzegania tych kryształków szczęścia każdego dnia. Właśnie bycie wdzięcznym za to, co się otrzymało od życia dzisiaj. No nie tylko dzisiaj. Wiadomo, za to, co do tej pory dobrego otrzymaliśmy. Może. No i tak dumając nad tym wszystkim, ciągle nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co to jest szczęście. Właśnie, czy to jest rzeczywiście stan duszy, stan wdzięczności właśnie za tą miłość, jaką nas każdego dnia życie obdarowuje. Może. Może szczęście to umiejętność właśnie przeniesienia naszego wzroku, czy jakieś takie różowe okulary by się przydały, które nam skorygują ten wzrok naszej duszy i będziemy widzieć to, co przed nami, to, co mamy w rękach, zamiast być krótkowzrocznym i powiedzmy gdzieś tam szukać w przeszłości tego szczęścia, albo być znowu dalekowidzem i
szukać gdzieś tam daleko za horyzontem i zanim my dojdziemy do tego, co jest za tym horyzontem, to po drodze miniemy wiele skarbów, a kiedy już dojdziemy do tego, co zobaczyliśmy poza tym horyzontem, to znowu tego nie zobaczymy, bo jesteśmy dalekowidzami. No i to jest ten problem. Czy szczęście to jest ta równowaga? Sztuka właśnie wyważenia wszystkiego? Może właśnie... Może trzeba zrobić korektę naszego duchowego wzroku. Bo prawda jest taka, że to, za czym dzisiaj gonimy, za jakiś czas może przestać się dla nas wydawać atrakcyjne. I będziemy sfrustrowani. Więc myślę, że tak, że to jest jednak dobrym pomysłem. To takie typowe tu i teraz, dziś jest twoje. No, myślę, że to jest dobry kierunek, żeby chwilę się zatrzymać i tak obejrzeć się, popatrzeć pod swoje stopy, a może gdzieś tam jakaś perełka jest gdzieś obok, albo gdzieś tam jakieś coś jeszcze, jakiś kawałek, jakiś złoty samorodek. I zamiast patrzeć gdzieś tam daleko za horyzont, to kurczę, a jakby teraz pomyśleć, ile takich skarbów minęliśmy w swoim życiu i w ogóle nie zwróciliśmy na to uwagi. Kurczę, ile szczęścia przeciekło nam przez palce. Tak. No cóż, no nie jest to łatwe pytanie. Nie jest. Myślę, że nie będę tutaj dłużej mówić na ten temat, bo może szczęście trzeba poczuć. Może. Ale w zasadzie, cóż, no, jak tu poczuć, jak my cały czas czujemy się szczęśliwi, a za chwilę już się nie czujemy szczęśliwi. Więc jak poczuć to szczęście? Tak. Rzeczywiście to wdzięczność. Z tego, co mam. Tak. Wszystko, w teorii wszystko... W teorii wszystko tak ładnie, pięknie brzmi. Myślę na pewno, że droga do szczęścia, czy tego wyimaginowanego, czy do tego prawdziwego, jakkolwiek by ono nie wyglądało, dla każdego człowieka jest indywidualna. No ale jak tam okaże się, że gdzieś tam kogoś parę metrów od nas droga będzie podobna, to mimo wszystko to nasza to jest nasza. I musimy słuchać swojego serca i szukać własnych sposobów na znalezienie szczęścia. Może jeszcze teraz tak podsumowując to, nawiążę do takiej sceny z serialu kryminalnego, który kiedyś oglądałam. Serialu kryminalny Zagadki Las Vegas. I tam był taki szef całego tego oddziału ludzi, którzy zbierali dowody właśnie w sprawie zabójstw. Gil Grissom bodajże on się nazywał. Ach, bardzo go lubiłam. Ale powiem, że dla mnie to taki trochę ideał faceta. Był taki... oczywiście ideałów może być dużo, ale Gil po prostu był... był taki, jaki potrzeba, żeby był w danej chwili. Jak trzeba było, to i potrafił złapać za broń, krzyknąć, użyć przemocy, ale na ogół zawsze był wesoły, pogodny, bardzo inteligentny facet. I właśnie może to jest to wyważanie też, którego czasem nam w życiu brakuje. I pamiętam, że w pewnej sprawie była przesłuchiwana chora psychicznie osoba, to była chyba była modelka prawdopodobnie, już nie pamiętam. No i oczywiście Gil
Gil, niech Gil na niego będę mówić, trochę z nią rozmawiał i traktował ją bardzo poważnie, co też mi się bardzo podobało w tej jego postaci. No i była scena, kiedy ona przeszukiwała śmietnik, jak to no, często bezdomni, czy też osoby, powiedzmy, chore właśnie psychicznie mają w zwyczaju. I właśnie ona powiedziała coś takiego, że nigdy nie wiesz, czego szukasz, dopóki tego nie znajdziesz. A on dodał, albo stracisz. Ale myślę, że to jest właśnie dlatego dzisiaj cały ten mój podcast, cała ta moja rozmowa, mój monolog, no bo dopóki nie znajdę tego szczęścia, no to nie będę wiedziała, czego szukam. Ciężkie to jest w tym momencie dla mnie do wytłumaczenia, ale właśnie chyba to jest tak, że dopiero jak człowiek znajdzie coś i tego doświadczy, to wtedy zrozumie, że to znalazł. To tak jak właśnie z moimi przyjaźniami. Dopiero w momencie, kiedy zaprzyjaźniłam się z Beksalalą, czy z naszą koleżanką, która do nas też, myślę, dołączy, czy też z innymi naszymi przyjaciółmi, to wtedy dopiero zobaczyłam, że można jednak inaczej funkcjonować. Że ludzie są inni, nie tylko są źli, wykorzystujący innych, toksyczni i tak dalej, ale są też ludzie o dobrych sercach, ludzie oddani. No jak już ich znalazłam, to ja już nie potrzebuję dalej szukać. Ja już wiem, kogo, co znalazłam i co, oczywiście bardzo się z tego cieszę. I już bardziej łatwiej mi teraz powiedzieć, że jak trafię na jakąś sytuację, czy spotkam pewną osobę, to już bardziej łatwiej jest mi powiedzieć, że tak, to jest to, czego szukam. Albo też to nie jest to, czego ja szukam. No i właśnie myślę, że dlatego warto zastanowić się, czego my szukamy, czym jest to szczęście. A może po prostu trzeba go szukać. No może prędzej czy później jednak je znajdziemy i będziemy już wiedzieli, czego szukaliśmy do tej pory. Że właśnie to znaleźliśmy i w tym momencie ja bardzo gorąco życzę tego Wam, moi kochani słuchacze, jak i sobie, nam wszystkim. Także, żebyśmy znaleźli to szczęście, którego szukamy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kochani. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa!